są rzeczy, które dotykają nas wszystkich, a których nie da się wyrazić przy pomocy słów, lecz przy pomocy pauz między nimi samymi. To te momenty, gdy będąc samą ze sobą w ciszy, masz wrażenie, że możesz wyrazić to tylko przez milczenie albo pozostawanie samemu ze sobą. Poza tym nie da się tego zrozumieć inaczej. A wszystko zaczęło się od... Żartowałem. Jak w przypadku każdej historii, to nigdy nie jest w 100% określone, gdzie zaczęło się jedno, a skończyło drugie. Gdy mamy jakąś ideę i chcemy ją wyjaśnić, musimy wziąć pod uwagę wszystkie idee, które tej pierwotnej idei towarzyszą. Tak powstaje system przekonań, czyli zbiór wspólnie zależnych od siebie pojęć, myśli, słów i koncepcji. Dlatego zawsze istnieje nieskończenie wiele możliwości, stanowiących pole do wyjaśnienia tego, w co już aktualnie wierzymy. Ale jest jedna rzecz, która nigdy nie potrzebuje wyjaśnień. Jest nią dźwięk ciszy. Każdą informację można przedstawić w formie systemu przekonań, tworzących zorganizowaną i uporządkowaną strukturę myśli o charakterze odzwierciedlającej rzeczywistość. W swej istocie cisza nigdy nie istnieje bez szumu, który ją otacza. Jeśli spróbujemy zdefiniować te wszystkie piękne zjawiska, jakie doświadczamy, to stworzymy tylko ich pozór, oddalając się od czystych wrażeń im towarzyszących. To zawsze wywołuje pewne rozczarowanie, bowiem opis doświadczenia nigdy nie będzie tym samym, co czyste doświadczenie. Więc możemy uprościć to i przyznać, że wszystko zaczyna się od nas, naszych wspomnień i idei. Te same miejsca, inne historie. Jakby z biegiem czasu duch przygód i człowieczeństwa natchnął inspiracją nasze serca, zmieniając tylko szyk tych wyrazów, jakie używamy, by odzwierciedlić to, kim jesteśmy jako jedna świadomość. Tak, ku przypomnieniu dla mnie i dla was. Najgłębiej stojące prawdy można usłyszeć, gdy człowiek milczy, stojąc w osłupieniu tego wszystkiego, co mu towarzyszy. I nie sposób to określić. Leczymy się z perfekcjonizmu. Well, I have a sort of suggestion. And that is this. That before we decide either to save the planet or to destroy it, we pause for a moment of silence. I don't mean that kind of grim silence which one observes when somebody says such and such a famous person has just died and we'll observe a moment of silence in his honor and everybody frowns and thinks very serious thoughts. That's not silence at all. I mean real silence in which we stop thinking and experience reality as reality is. Because after all, if I talk all the time, I can't hear what anyone else has to say. And if I think all the time, and by that I mean specifically talking to yourself subvocally inside your skull, if I think all the time, I have nothing to think about except thoughts. And so I'm never in touch with the real world. Now, what is the real world? Some people have the theory that the real world is material or physical. I say it's made of kind of a stuff. Other people have the theory that the real world is spiritual or mental. But I want you to point out that both those theories of the world are concepts. They are constructions
of words. And the real world is not an idea. It is not words. Reality is... Thank you.